Podobno Filokrates był dzieckiem brzydkim, dość niezgrabnym, miał słaby wzrok i często wpadał w zadumę. Gdy nieco podrósł, zapewne bardziej z litości niż ze względu na jego intelektualne zdolności, przyjęto go na służbę do świątyni i nauczono czytać i pisać. Gdy miał 12 lat, Aleksandrię odwiedził wielce uczony mag. Przybył także do świątyni i wygłosił okolicznościową mowę. Filokrates słuchał go z tak wielkim zainteresowaniem, że sam mag zwrócił na to uwagę. Podszedł więc do niego i nawiązał rozmowę. Zapytał go: co chciałbyś robić w życiu? Chciałbym się uczyć i być równie mądry jak ty, panie, odparł chłopiec. Ja nic nie wiem, odrzekł mag i już się nie uśmiechał. Chcesz się nauczyć pięknych słów i oszukiwać nimi ludzi? Och nie, panie, rzekł chłopiec. Chciałbym się dowiedzieć, do jakich granic można wiedzieć. Mag spojrzał na chłopca z niedowierzaniem. Dowiesz się tylko jednej rzeczy, że nic nie wiesz. To znaczy coś wiedzieć, odparł chłopiec. Ale to również oznacza cierpienie, powiedział mag. Lepiej wiedzieć i cierpieć, niż nie wiedzieć i nie cierpieć, odpowiedział chłopiec. Nieważne, czy ta historia jest prawdziwa, czy nie. Ukazuje pewien problem, który towarzyszył wielu filozofom. Również Sokrates powiedział: wiem, że nic nie wiem. Stwierdzenie wiem, że nic nie wiem oznacza schyłek filozofii. Dla życia duchowego jest to dopiero początek. Istnieje historia wspominająca świętego Antoniego, który zaprosił kiedyś swoich współbraci na dysputę teologiczną. Każdy z nich mówił wiele. Jedynie Abba Józef stwierdził: nie wiem. I właśnie jego odpowiedź pochwalił święty Antoni. Owo nie wiem nie jest jedynie wyrazem odwagi przyznania się do swej niewiedzy, ale także pewną postawą umysłu, która odmawiając intelektualnego ujęcia i słownego przekazu, skierowuje nasz umysł w stronę doświadczenia tajemnicy. Doświadczenia poza słowami, poza ujęciami pojęć, doświadczenia w ciszy, medytacji. Medytacji bowiem wyrzekamy się naszej wiedzy o niebie i ziemi, o życiu, o miłości, o drodze i tylu innych rzeczach. Ponieważ w medytacji nie chodzi o wiedzę, lecz o rzeczywistość. Rzeczywistość samą, taką, jaka jest. Nie o wiedzę o niebie, lecz o niebo samo. Nie o wiedzę o miłości, lecz o zdolność kochania. Nie o wiedzę o życiu, lecz o życie całe. Nie o wiedzę o drodze, lecz o drogę, którą można kroczyć. Najgorszą rzeczą jest mieć na wszystko gotową odpowiedź. Wszystko ująć, nazwać, uprzedmiotowić. To tak jak schwytać ptaka i zamknąć go w swoich dłoniach. Ptak umiera. Tak samo jest i z naszą wiedzą. Jeśli wszystko nazwiemy, ujmiemy, uprzedmiotowimy, wtedy osiągamy naszą śmiertelną wiedzę. A człowiek przecież jest też jak ptak. I droga jest jak ptak, i miłość jest jak ptak,
i tysiące innych rzeczy, jak ptak potrzebuje wolności i ciszy, aby objawić swoją radość istnienia. Nie oszukujmy się jednak. Trzeba wiele wiedzieć, aby powiedzieć: wiem, że nic nie wiem. I wiele odwagi, aby odrzucić wiedzę. Wiele również wytrwałości, aby ostatecznie w ciszy medytacji odkryć i zakrzyknąć: nie wiedziałem, że wiem. Ten krzyk nie jest wyrazem odkrycia zdobytych, nagromadzonych przez lata informacji, lecz wyrazem doświadczenia, dokonującego się w jednej chwili, mogącego jednak zmienić nasze całe życie. Jedną z najbardziej znanych form medytacji jest pytanie: kim jestem? Pytanie to możemy zadawać sobie w różnych okolicznościach przez wiele lat naszego życia. Tak często używamy tego słowa: ja. Ja mówię, ja robię, ja czuję, ja kocham, ja nienawidzę. Ale kim jestem? Kim jest to nasze ja? Jeśli po latach zadawania sobie tego pytania w głębi swojego serca usłyszysz: nie wiem, wiedz, że będzie to bardzo ważny dzień w Twoim życiu.